Dziki Zachód trwa najlepsze na moim kanale. Jak na razie jest tylko jedna gra z tego go właśnie klimatu, czyli Red Dead Redemption 2, oczywiście wkrótce jedynka. A do tej oczywiście przyziemnych go westernów dołącza oczywiście Kalo Juarez Więzy Krwi, czyli pierwsza część naszego polskiego westernu. Jeszcze jest oczywiście Gunslinger, którego mam na Steamie w ramach CD Action, rzecz jest nabył dodawany. Oraz jeszcze jest zapomniany kartel, na którego nie zwróciłam jeszcze uwagi. Skupimy się raczej na tej części. W tych właśnie klimatach westernowych. Więc zapraszam do oglądania. Dzień dobry, tu Bisman i dziś zagrałem Kalo Juarez, Więzy Krwi na PS3. Chyba gra to się zyska na Xa 360 i PC. Tak mi się wydaje, może poprawcie mnie. Jeszcze tryb telewizor. Myślę, że tak. Jeden gracz, tryb fabularny. Lenie się ci, nie? Gripa, wiecie. No. Gites. So desperately to lead my lost brothers towards the light of the Lord. But I failed us all. And now my brothers are mortal enemies. Why? For what? A woman? Gold? Yesterday, we were a family. Czyli to już jeszcze zastrzelono, ale chyba widzę, że nie mam włączonych napisów pod cutscenkami, więc coś chyba muszę zrobić. It was late August in 1864, and the murderous Yankee General William Tecumseh Sherman was marching through Georgia, burning everything in his path. Those were bitter days for my brothers and I. My father was dead, killed at Antietam. My mother and I were all alone, doing our best to run what was left of the family farm. 2 years previously, I had left the seminary, giving up my religious studies to do my familial duty. Now, everything we held dear was about to burn. And our last hope was the Confederate forces defending the Chattahoochee River. Among those forces were my brothers, Thomas and Ray. Narracja się chyba skończyła, więc gra jako Rey. Aha, czyli jak na razie możemy tylko tym grać. Dobra, Junia. Chyba dźwięk. Zrobię tylko jedną rzecz i gotowe. Giorgio! Ale tak. Pojedynczy rewolwer oraz podwójny. Sir? Sir! Lieutenant Fox needs you on the flank. Yankees are taking the forest. Donovan! Get your men! Sir! We spotted them in the trees. Oh, shit. They got past our men at the river. Does Barnsby know? I don't know, sir. Odeprzyj atak w prawej flance.
Kurde, tutaj nie ma celowniczki, a nie dobrze. Ach. Ciśnij, aby sprawdzić cele. A, tak. Tak się korzysta z... Dobra, minia, minia. Czy da się średnio? Pojedynczy. Ja no tak to przyzwyczajmy do podnieli chleba na ciepli flor. You see that? Sappers, sir. They blew up the fortifications. Damn! Go, McCall! You got some hell waiting for you. Odeprzyj, a tak, wroga z prawej flanki. Szybko te przeładuję. A, otwieraj skrzynkę, by znaleźć amunicję. O, już to. A, to jest amunicja do karabinu? No, krótko. Fox has eight. A, przeładowywanie jest na trójkącie. No, ja mam nie nauczyli tych nawyków. Takich, że to w kwadracie zawsze się przydało. Tutaj jest wyjątkowo, że tu jest trójkąt jako przeładowywanie. Tylko interakcja z kwadrat. To jest trochę... Dziwne. No, takie nietypowe. Znajdź wrogi żołnierze w obozie i wymień ich. Sir, we have to tell headquarters. The enemy could have crossed the river and my brother was there. You think this war's about your brother, McCall? Clear out those Yanks and secure that area, Sergeant. I'll expect a report. No okej, tu blisko drogę, no bo tu widzę, że gra się trochę mrozi. Przebij się przez zablokowane drzwi. A widzę, że tu jest jeszcze autocelowanie. Nasi, a to są nasi. O'Brien? Okej, tu widzę, że umrzemy to ogóle. Sir? Damn it! Take cover! Sniper! Znajdź strzelców wrog. A pszczela jest. No. Show yourselves, you cowardly sons of bitches. I don't have time for this. Czyli go kurwa wstrzymuje to. Ej! Kurde! Kurwa bla. Kurde blaszka. Zabiję gościa. Kuźwa. Czy drzewo jest ostatecznym? Kurde, nie! Nawyk... Ach, kurde, nie! Dobra, jestem martwy. Spróbuj ponownie. Dobra, lecimy. O'Brien?
Go to headquarters and tell them we're holding the flank and to counterattack the bridge. Damn it! Take cover! Sniper! Przytrzymaj, Elba, ale jest. Dobra. Show yourselves, you cowardly sons of bitches. I don't have time for this. Co ja, że to strzela? Dobra, nie. Kurde. Strzelba nie najlepsza na slajderów. Nie. Dobra, magia cięć. No dobra, wszystko. Oh, hang on, brother. I'll be there. Just hold on. Oh shit. Screw it. I'm not leaving my brother to die. Idź do oficerskiego namiotu. No, mam nadzieję, że jeszcze raz nie z tych. No bo ledwo mi się udało. Sir, the enemy's punching through the left flank. We need to counterattack now. What are you thinking, McCall? Did you forget how to salute? O'Donnell? Sir, I'm asking for permission to lead the attack. Denied. Their cannons are holding the field. I'll head through the forest. Look, I know that your brother's defending the river, McCall, and I don't want you doing anything stupid. We're pulling back, making a tactical retreat. Return to your unit. Let him go, Captain. Sir. If you can reach the trenches, McCall, I'll hit him with everything I have. Sir, yes, sir. Corporal Scott will go with you, McCall. Sir, get your men, Corporal. Follow me. Dobra. Uratuj Thomas. No, chyba po to będzie wyłączony. We're going for the trenches, sir. Okay, so it's like a Confederatus. How are we gonna get past their defenses? They're tearing us to pieces. Well, if we can't go through them, let's go around them. I'm not running my men into a meat grinder. Smith, show McCall the end of their line. He wants to get himself killed, that's his prerogative. This way, sir. Podążaj z żołnierzem. Podążaj tu, podążaj tam. This is it, sir. That's all we got. Okay, now hold your charge until you see an opportunity. Okay, punkt gotowy. No dobra, tu oczywiście skończymy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.